Miałam taki w ustach posmak, jakbym wylizała taką starą klamkę do drzwi. 5 dni musiałyśmy tam siedzieć. Nie mogłyśmy wyjść stamtąd. Nie wolno nam było się umyć. Jak już dobrze wiecie, na moim kanale jest jeden film dotyczący raka tarczycy, czyli choroby takiej no, dosyć poważnej, którą przechodziłam kilka lat temu. I bardzo się cieszę, że odezwały się właśnie do mnie osoby, które też się borykają z tym problemem, które również mają raka tarczycy. I fajnie, że mogę podzielić się z Wami moim doświadczeniem i mam nadzieję dać Wam troszeczkę otuchy. Pamiętajcie proszę, że ja nie jestem lekarzem, ja nie jestem specjalistą w zakresie medycyny nuklearnej czy endokrynologii. Ja jestem po prostu pacjentką i chciałam Wam opowiedzieć, jak to z mojej perspektywy wyglądało. I po tej drugiej operacji tarczycy, kiedy już miałam usuniętą całą tarczycę, tam nie było ani drobinki tarczycy, przyszedł czas na terapię jodem promieniotwórczym. I w raku tarczycy, tym, którego ja miałam brodawkowatego raka tarczycy, jest stosowana taka metoda celowana, czyli ona ma uderzyć konkretnie w te komórki, które nas interesują. Tutaj odsyłam Was do jakiejś literatury naukowej, albo do naukowego bełkotu, albo do Sajfana. Oni na pewno bardzo dużo na temat promieniowania mówią i tam możecie się dużo na ten temat dowiedzieć. Ja nie jestem specjalistką, ja po prostu tego doświadczyłam, ale nie jestem naukowcem, żeby tutaj bardzo się wymądrzać na ten temat. I ja taką terapię z jodem promieniotwórczym miałam przeprowadzoną na około miesiąc po operacji. I ja byłam przerażona, bo mi się wydawało, że to strasznie, strasznie długo. Czemu tak długo? Czemu to nie może być, wiecie, na drugi dzień? No ale nie, tak ma być, że ma być właśnie miesiąc, półtora po operacji usunięcia tarczycy. Osoby po usunięciu tarczycy biorą hormony w tabletkach i my musieliśmy te hormony odstawić, żeby te nasze komórki tarczycy, żeby one były wygłodniałe, żeby one łaknęły tego jodu. Więc jak one później dostały jod, to od razu ten jod w nie fru, pu i nie było. Więc no to jednak miesiąc bez tarczycy i bez tych hormonów to był trudny miesiąc. Tam moje TSH dobiło chyba do 500, więc no ale tak miało być. Jakby taki był cel tego wszystkiego. I przed tym jodem musiałam zastosować dietę niskojodową. Czyli to była dieta, w której nie mogłam jeść na przykład ryb morskich, sushi. Też nie wskazane było za bardzo tam, wiecie, jeżdżenie nad morze, ale powiedzmy sobie szczerze, no co ma zrobić osoba, która mieszka nad morzem? No, nic z tym faktem nie zrobi, poza tym nad morzem, no to te dawki jodu są z całym szacunkiem, ale bardzo mizerne. Ja do końca nie wiedziałam, z czym ten jod, że tak powiem, się je, w cudzysłowie oczywiście. Więc pojechałam do tego szpitala, miałam przygotowane wszystkie rzeczy, wiedziałam, że będziemy tam zamknięci przez kilka dni w tym szpitalu. I jodowanie już odbywało się w Centrum Onkologii w Warszawie, czyli no w tym takim szpitalu poważnym dotyczącym nowotworów i tam jest oddział właśnie nuklearny. Brzmi strasznie. Po przyjechaniu właśnie na ten oddział promieniotwórczy czekaliśmy sobie wszyscy w kolejce na pokój, trochę jak w hotelu. No oczywiście teraz się śmieję, a wtedy byłam, wiecie, miałam gacie obsrane ze strachu, tak? No i słuchajcie, to było więzienie. Po prostu więzienie. I to tak serio, to było więzienie. Pokoik był malutki, miał jakieś, nie wiem, może 4-6 metrów kwadratowych. I w tym pokoiku były dwa łóżka, czyli w nim przebywały dwie osoby. Było okno, to na pewno było okno. Były ołowiane drzwi, grubaśne straszliwie. I jeszcze był taki malutki przedsionek, do którego wjeżdżało nam jedzenie i łazienka. Oj, słuchajcie, ta łazienka. To są wspomnienia, których ja po prostu nigdy nie zapomnę. Zakwaterowano mnie z taką starszą panią. I ta starsza pani na początku była super. Później już taka super wcale nie była. My tam przebywaliśmy przez bodajże 5 albo 7 dni, tego już dokładnie nie pamiętam i zamknięto nas w tych pokojach. Na początku pierwszego dnia mogliśmy jeszcze stamtąd wychodzić, mogliśmy korzystać z prysznica, bo w naszym pokoju prysznica nie było. Była tylko i wyłącznie toaleta i była umywalka. I przed jodem, czyli przed tą terapią, musieliśmy wziąć bardzo, bardzo dokładny prysznic. Warunki, no... jakby to powiedzieć, straszne.
Jeżeli chodzi o ten prysznic, wiecie, woda się lała wszędzie z tego prysznica, po prostu w każdą stronę, tylko nie w tą, którą powinna. No ale trzeba było wziąć ten prysznic, a następnie swoje rzeczy zamknąć w takiej szafce. Dlatego, że my swoich takich rzeczy prywatnych nie mogłyśmy wziąć ze sobą do sali. Telefon musiał być jeszcze w foliowym woreczku. Nie wolno było telefonu trzymać gołymi rękami, on musiał być w takim foliowym woreczku. Ja po prostu wzięłam taki woreczek strunowy, zrobiłam taką dziurkę na ładowarkę, no i tyle. Ogólnie rzecz wyglądała tak, że wszystkie rzeczy, które były w tym pokoju, które się miało, one później szły do utylizacji. Więc jakieś ciuchy, no to wszystko poszło do utylizacji, więc ja miałam jakieś takie, wiecie, z lumpa pojedyncze, nie wiem, koszulkę i spodenki, coś takiego. Ewentualne jakieś, nie wiem, książki, coś takiego, wszystko szło później do utylizacji. I możecie się zapytać, dlaczego? Nasz pot, łzy, ślina i tak dalej, one były promieniotwórcze. I wszystkie rzeczy, które mogły jakby wciągnąć ten pot, czy cokolwiek takiego, czyli na przykład książka, papier, one są chłonne, prawda? To wszystko było napromieniowane przez nasze ręce, przez jakieś tam ślinę, czy pot i tak dalej. Więc to wszystko musiało iść do utylizacji, no bo było niebezpieczne dla osób zdrowych. Ubrania trzeba było mieć właśnie tylko jeden zestaw. Jeżeli chodzi o książki, to absolutnie nie, jakieś czasopisma absolutnie nie. Tam była Biblia, okej? Okay? Nie wiem, może Biblia jakby nie podlega napromieniowywaniu? Tego nie wiem, ale tam w pokoju była Biblia. Widocznie jedna książka jest mniej podatna na promieniowanie, a druga bardziej. Ja nie oceniam, ja tylko mówię, jak było. Następnego dnia, albo może na wieczór, mieliśmy przeszkolenie przez właśnie obsługę tego oddziału. I przeszkolenie wyglądało w ten sposób, że pani nas informowała, że przyjedzie do nas, do pokoju, wózeczek. I na tym wózeczku będzie taka kapsuła, coś w tym rodzaju, wielka ołowiana, znaczy wielka. No wielka w kontekście tej małej pastylki, która była w środku. Trzeba było otworzyć tą kapsułę dopiero wtedy, kiedy dostało się pozwolenie od pani, która mówiła do nas przez mikrofon, przez głośnik i patrzyła na nas przez kamerę w rogu pokoju i obserwowała nas cały czas. Trzeba było usiąść na łóżku, powiedzieć, że jest się gotowym, otworzyć tą kapsułę, wetknąć tą rurkę i jednym takim gestem wrzucić sobie do gardła kapsułkę. Nie wolno było jej przegryzać, nie wolno było jej tam memlać w buzi, nic takiego. I dostaliśmy dosłownie ciut wody, żeby to popić. Więc po przyjęciu tej kapsułki, ona była dosyć duża, więc ona jak komuś utknęła w gardle, to masakra. Ale mi się całe szczęście udało jakoś ją tak, wiecie, hops, połknąć od razu. I ręce pokazałam do kamery, że już jest połknięte. To trzeba było wszystko później odłożyć, zamknąć tą kapsułę i uważajcie teraz, odłożyć tą kapsułę w róg pomieszczenia, bo ona już nie wyjeżdżała stamtąd. I my już byliśmy w tym momencie napromieniowani. Jeżeli chodzi o odczucia po przyjęciu tego jodu, to jedyne co ja pamiętam, to że miałam taki w ustach posmak, jakbym wylizała taką starą klamkę do drzwi. Taką PRL-owską, aluminiową, starą klamkę do drzwi. Albo słup metalowy na ulicy. Miałam taki metaliczny posmak w ustach. I ten jod promieniotwórczy, on później się rozkłada po całym ciele. On sobie tam krąży, natrafia na komórki tarczycy, robi tam i później musi się rozłożyć i jakby musi z naszego organizmu, w cudzysłowie, wyparować, w ten sposób powiem. No i to było dosyć specyficzne doświadczenie. Jakby ja nie miałam za bardzo takiej świadomości tego, co się dzieje, bo to promieniowanie gdzieś tam w tym moim organizmie robiło robotę, a ja po prostu siedziałam i najprawdopodobniej z tego, co pamiętam, przeglądałam non-stop Facebooka i tyle, za bardzo nic więcej. No i przez 5 dni musiałyśmy tam siedzieć. Nie mogłyśmy wyjść stamtąd. Nie wolno nam było się umyć. Organizm bardzo często reaguje na to promieniowanie zapaleniem ślinianek. Trzeba było pić kwaśne rzeczy i dużo jeść kwaśnych cukierków. Takich, wiecie, typu kwaśne żelki, kwaśne landrynki, żeby po prostu pobudzać tą ślinę, żeby to się wypłukiwało stamtąd. Jezu, i ta kobieta mnie tak męczyła. Ona mi kazała ssać cytrynę, a ja byłam taka, wiecie, no ile miałam, 21 lat, ona miała 70. Po prostu ona chyba miała z 10 kilo cytryn tam ze sobą, dosłownie. I ona mi dawała taką ćwiartkę cytryny i mówiła,
pamiętam to słowo. Sokaj. Sokaj cytrynę. Jezus Maria, po prostu już miałam dosyć jej. No już nie dało się z nią wytrzymać. A najgorsze jest to, że ona, po pierwsze, nie była w stanie otwierać tych ołowianych drzwi, więc za każdym razem, jak chciała pójść do toalety, to ja musiałam jej te drzwi otwierać. I dosłownie po kilku dniach miałam już takie zakwasy w ramionach i w plecach, bo wiecie, te ołowiane drzwi, one były mega, mega ciężkie, więc no ona w ogóle nie była w stanie tego zrobić. A druga rzecz, ona mi nie pozwalała otwierać okna, żeby przewietrzyć, rozumiecie to? I my w tym smrodzie siedziałyśmy przez te 5 dni, a ja byłam taka, no... miła, grzeczna, żeby starszej pani nie urazić. Jak naprawdę powinna mi wtedy powiedzieć, babo, ogarnij się, bo śmierdzi tutaj u nas. Otwórzmy trochę tego okna, na Boga. Ale ona nie pozwalała, a ja byłam, wiecie, miękka buła. Najgorsza rzecz na świecie. Teraz trzymajcie się krzesła. To była informacja, jaką dostałyśmy wtedy, żeby ograniczać korzystanie z toalety. Dlatego, że nasze siuśki są promieniotwórcze, a zbiorniki na odpady promieniotwórcze, które są gdzieś tam pod ziemią, już są przepełnione. Więc jakbyśmy mogły, to fajnie by było, gdybyśmy ograniczały korzystanie z toalety. Jak można ograniczyć korzystanie z toalety, siedząc zamkniętym przez tydzień i sąc cytryny? Masakra, jak sobie teraz to przypominam, to było po prostu irracjonalne. No ale tak było, no jestem z wami szczera. Było jak było. Więc kiedy skończył się już ten cały etap tej izolacji, no to dostaliśmy taką informację przez mikrofon, że mamy otworzyć drzwi i stanąć przed czerwoną linią. Przed każdymi drzwiami były czerwone linie i były też takie na korytarzach wyrysowane jakby linie prowadzące na przykład do łazienki. Potem jak już otworzyliśmy te drzwi i stanęliśmy przy tej czerwonej linii, to takim wielkim czytnikiem Geigera, czyli takim, nazwijmy to, pistoletem do mierzenia promieniowania, wycelowywano w nas i patrzono, na ile jeszcze promieniujemy. Wszyscy razem, ci tacy, którzy zostali zaakceptowani, których wynik został zaakceptowany, wynik promieniowania, szli na scyntygrafię. I ta scyntygrafia to jest takie badanie, troszeczkę przypominające rezonans, jakby maszyna, tak? Trochę przypomina rezonans. Polega ono na tym, że kładziemy się na takim łóżku i to łóżko później jakby ono jedzie i nam jest robiona taką wielką płytą, jest nam robione zdjęcie całego ciała. Okej, dobra, powiem wam, jakie ja miałam odczucie. Ja miałam takie odczucie i sobie myślałam w głowie, jak coś im się spieprzy, to mnie to po prostu zmiażdży, dosłownie. I czekanie na ten wynik było przerażające. Wychwyt jodu był tutaj właśnie tylko w okolicy, gdzie tarczyca była, więc okej, więc spoko. I po wyjściu z tego szpitala dostaliśmy następujące zalecenia. Nie wolno nam kontaktować się z dziećmi, nie wolno nam kontaktować się z kobietami w ciąży i najlepiej nie kontaktować się, nie przebywać razem z młodymi kobietami w wieku rozrodczym. Dlaczego? Dlatego, że my byliśmy źródłem promieniowania. Ja byłam źródłem promieniowania. Ja mogłam fizycznie komuś po prostu zrobić krzywdę. Jeżeli ja w nocy spałabym po tym jodzie, i to była duża dawka jodu, tak? Bo są małe dawki jodu, takie diagnostyczne, żeby tylko sprawdzić, i duża dawka jodu, tak zwana terapeutyczna, która ma tam zrobić rozpierduchę. No to ja byłam po tej dużej dawce jodu, która robiła rozpierduchę. Więc gdybym ja spała na przykład z dzieckiem, bo były tam matki, ale one były bez dzieci, wiadomo, no to tam mieli zalecenie, żeby na przykład przez 2-3 tygodnie mieszkać poza domem, czyli na przykład, żeby dzieci gdzieś pojechały do dziadków, albo żeby te panie tam, nie wiem, w hotelu mieszkały czy coś takiego, bo my byliśmy jakby niebezpieczni dla innych osób, które były zdrowe. I ja na przykład pamiętam, że jak chodziłam do sklepu czy coś takiego, no to i widziałam kobietę w ciąży albo kobietę z małym dzieckiem, no to odsuwałam się na bok, żeby nie podchodzić do nich. Nawet jakbym miała te 5 minut stać za nimi w kolejce, to wolałam stać 1,5 godziny, po prostu przejść do innej kolejki albo 2 razy przejść do innej kolejki, żeby tylko nie zrobić komuś krzywdy. No bo w takim kontakcie na zasadzie, że ja sobie przejdę obok kogoś, to nie ma żadnego problemu. To bardziej chodziło o taki bliski kontakt, ale ja wolałam zachować wszelkie kwestie bezpieczeństwa, żeby po prostu mieć pewność, że ja nikomu nic nie zrobię.
I jeszcze jedno było takie zalecenie, jeszcze kilka było takich zaleceń. Po pierwsze, trzeba było zmieniać później w domu przez chyba miesiąc pościel codziennie i prać codziennie pościel, bo to promieniowanie właśnie wychodziło z nas przez pot, przez te wydzieliny różne, więc trzeba było codziennie prać pościel, codziennie prać ubrania, w których się było. Nie można było jeść tymi samymi sztućcami, co nasi bliscy. Trzeba było mieć też właśnie osobne talerze. No i jeszcze jedna była taka rzecz bardzo ważna po tym dużym jodzie, czyli nie można było zajść w ciążę przez, no powiedzmy, rok od tej terapii tym jodem promieniotwórczym, dlatego że mogłoby to wpłynąć negatywnie właśnie na dziecko, na płód, bo my jednak gdzieś tam jeszcze byliśmy troszeczkę napromieniowani. Więc jeżeli chodzi o antykoncepcję po jodzie promieniotwórczym, to tam było nawet wskazane przez lekarzy, żeby stosować podwójną antykoncepcję. Trzeba zachować względy bezpieczeństwa, no, żeby nie zrobić komuś krzywdy i sobie przy okazji też. Także takie są moje doświadczenia z jodem promieniotwórczym. Miałam taką terapię tak zwanego dużego jodu, czyli tej dużej dawki, tylko raz, więc tylko raz byłam zamknięta w tej izolatce. Także jeżeli chodzi o terapię jodem promieniotwórczym, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Jeżeli macie właśnie raka tarczycy albo diagnozę raka tarczycy, to na Facebooku jest grupa, która się nazywa Rak Tarczycy Grupa Wsparcia, coś takiego. I bardzo Was serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie sobie tam wejść, dlatego że to jest tak, Rak Tarczycy Grupa Wsparcia. To jest bardzo spoko grupa prowadzona przez bardzo fajną dziewczynę, bardzo fajnych ludzi, którzy rzetelnie podchodzą do tematu raka tarczycy. Tam nie ma żadnej ściemy, tam nie ma żadnych magicznych jakichś nie wiadomo czego, czarów marów. Tam jest po prostu konkret i tyle. Można się tam bardzo, bardzo dużo dowiedzieć. Na tą grupę nie są przyjmowane osoby, które nie mają nic wspólnego z rakiem tarczycy. Tam są przyjmowane tylko i wyłącznie osoby, które mają raka tarczycy. Wiem, że tutaj na moim Instagramie, na moim YouTubie jest kilka osób, które właśnie się z tym problemem borykają. Dlatego właśnie nagrałam dzisiaj dla Was ten film i dlatego Was odsyłam na tamtą grupę. Tam możecie się bardzo, bardzo dużo dowiedzieć. Tak jak w pierwszej części, komentarze do tego filmu będą przechodziły bardzo konkretną weryfikację ze względu na to, że po pierwsze, ja nie oczekuję żadnych porad medycznych od Was. Nie, absolutnie, to musimy sobie powiedzieć jasno. Druga rzecz, nie akceptuję żadnego wróżbiarstwa i tak dalej, to też nie. Trzecia rzecz, musimy tutaj zachować pewną czystość wypowiedzi, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. A czwarta rzecz jest taka, że po prostu no, to jest ciężki temat i chciałabym, żeby komentarze pod tym filmem były konkretne, merytoryczne albo wspierające, a nie jakieś zwariowane i pouczające czy coś takiego. To jest jakby taka ode mnie mała uwaga. Mam nadzieję, że ta cięższa tematyka Was nie odstraszyła. Ja po prostu opowiadam Wam swoją historię, a jeżeli moja historia może komuś w jakiś sposób pomóc, no to tyle dobrego. Trzymajcie się cieplutko, dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! No ktoś musi o tym mówić, tak? No kto ma o tym mówić, jak nie ja, jeżeli ja to przeszłam, więc...